3 lipca obchodzimy święto świętego Tomasza Apostoła. Teksty ewangeliczne w 7 miejscach poświęcają Tomaszowi Apostołowi łącznie 13 wersetów. Z innych ksiąg Pisma Świętego jedynie Dzieje Apostolskie wspominają o nim jeden raz. Tomasz, zwany także Didymos, to znaczy bliźniak, należał do ścisłego grona 12 apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy jest gotów pójść za Jezusem na śmierć. W Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, 8 dni po zmartwychwstaniu, kiedy to ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa. Nad jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa. Osobą świętego Tomasza Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska. Pisze o nim wiele Eusebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei, święty Grzegorz z Nazianzu, święty Ambroży, święty Hieronim i święty Paulin z Noli. Według ich relacji święty Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom, obecnie Iran, a następnie w Indiach, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską w Kalamina w roku 67. Piszą o tym wspomniani wyżej autorzy. Tak też podaje Martyrologium Rzymskie. Jako miejsce jego pochówku podaje się Maliapur, przedmieścia dzisiejszego Madrasu. Jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chios, a w roku 1258 do Ortony w Italii. O zainteresowaniu osobą świętego Tomasza Apostoła świadczą liczne apokryfy. Do najciekawszego należą Dzieje świętego Tomasza. Powstały one dopiero na przełomie wieku IV i V. Opisuje ona podróż świętego Tomasza do Indii w roli architekta na zaproszenie tamtejszego króla, Gondafora. Zamiast jednak budować pałac królewski, święty Tomasz głosił Ewangelię, a pieniądze przeznaczone na budowę pałacu wydał na ubogich. Na skutek jego nauki i cudów nawrócił się król i jego rodzina. Katolickie Indie czczą świętego Tomasza jako swojego apostoła. Około roku 52 po Chrystusie miał on wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru i założyć tam 7 kościołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy wylądowali w Mirapole, miano im pokazać grób apostoła. Pamięć o apostole zachowali tamtejsi chrześcijanie nestoriańscy. W Indiach jest również najgłośniejsze sanktuarium świętego Tomasza Apostoła. Znajduje się ono w miejscu, gdzie według miejscowej tradycji Tomasz miał ponieść śmierć męczeńską. Miejsce to ma różne nazwy, najczęściej Kalamina lub Góra Świętego Tomasza. Położona jest na przedmieściach Madrasu. Święty Tomasz Apostoł jest patronem Indii, Portugalii, architektów budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów. W ikonografii święty Tomasz przedstawiany jest jako młodzieniec, później jako starszy mężczyzna w tunice i płaszczu, czasami jako niewierny Tomasz wkładający palec do boku Mesjasza. Atrybutami świętego są kątownica, kielich, księga, miecz, serce, włócznia, którą go przeszyto, i zwój. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy święto Tomasza Apostoła. Przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Please.